Jak wyjąć reflektor przedni? Po zdjęciu zderzaka odkręcamy 3 śruby. Ja już je sobie poluzowałem, żeby Was nie zanudzać odkręcaniem. Odkręcamy śrubę jedną tutaj na klucz 10. Druga śruba jest tutaj. Też na klucz 10. Trzecia śruba jest tutaj z boku. Też jest na klucz 10. Całą lampę wysuwamy do przodu. Delikatnie. I tu spotykamy się z 3 kostkami. Kostka od kierunkowskazu. Kostka od regulacji wysokości świateł. I kostka główna od świateł długich i krótkich. Odpinamy. Cały reflektor mamy na wierzchu. 2 słowa o lampie. Tak więc, jak mówiłem, regulacja wysokości lampy. Ręczną regulację wstępną robimy tutaj tą śrubą. Ona jest na ampula. Tutaj mamy dostęp do świateł długich pod tą pokrywką. Natomiast pod tą pokrywką, czego nie powiedziałem przy innym filmiku, mamy dostęp do ksenonów. Tutaj od dołu jest przetwornica ksenonów. Ona jest przykręcona na torksy z otworem w środku. Wszystkie torksy są jednakowe, ale muszą mieć otwór w środku. Ale jeszcze jedna rzecz. Tutaj właśnie znajduje się słabe oświetlenie. Tu, gdzie jest od świateł krótkich, czyli ksenon, jest tak samo żarówka od postojówek. Z boku mamy kierunkowskaz. I to tyle, co mógłbym powiedzieć na temat tej lampy. Składanie w kolejności odwrotnej. Czyli najpierw podpinamy wszystkie kostki. Wsuwamy reflektor na swoje miejsce i skręcamy 3 śrubami. Korzystając z okazji, pod lewym reflektorem mamy 2 lub 1 klakson. On jest sterowany elektronicznie. W głębi mamy jeszcze pompę ABS wraz z komputerem. Do dostania się do niej należy odkręcić tutaj jeszcze tą blachę i dopiero możemy ją ewentualnie wyciągać. Jeżeli filmik się podobał lub był pomocny, klikajcie na lajka. Jeżeli chcecie być w stałym kontakcie z moimi filmami, subskrybujcie, będziecie otrzymywać powiadomienia. Pozdrawiam, miłego grzebania przy Waszych lagunach, cześć.